To, że nie zgadzam się ile Michael Jordan miał wyskoku, nie sprawia, że jestem jakimś ignorantem i stwierdzam, że nie był gołtem, albo nie był jednym z najlepszych dunkerów jakie NBA kiedykolwiek miała. Tu się Siemanko. Dzisiaj oglądniemy sobie najlepsze wsady Michaela Jordana, chociaż nie da się oglądać, wiecie, tych wsadów wszystkich, bo Michael Jordan przez, swo przez swoją karierę miał tyle tych wsadów, że Moglibyśmy tutaj siedzieć i oglądać jego filmiki przez dwie godziny, i nie o to chyba chodzi, bo i tak byście nie oglądali. Chociaż są tacy masochiści, tacy z wrole na tym kanale, że ile bym tutaj nie wrzucił, tyle by po prostu oglądali. Ale znalazłem sobie tutaj filmik, który mi się spodobał, który był w miarę dobrej jakości, który miał w miarę te paki, które chciałem wam pokazać, omówić i tak dalej. Na początek, co mogę powiedzieć o Majku. No, gdyby nie Mike, to byśmy nie mieli nawet hey, hey to NBA w Polsce i koszykówka na świecie nie byłaby to koszykówką, która jest. Ja pomijam, że on oczywiście zdziera, kurwa, za te buciory od dzieciaków, którzy marzą, żeby mieć Jordany za 8 stów. No, ale no, chujowo, no dobra. Nieważne, za buty to za buty, za dużo zdziera. Ale jeśli chodzi o koszykówkę, jeśli chodzi o bycie sportowcem najwyższej klasy, o ile nie największym sportowcem wszechczasów, no to Jordan tutaj jest top of the top. Cyk, jeb, nie trafiłem. Dobra, leci. Oglądamy sobie jego wsady, postaramy się wam coś powiedzieć. Na początku widzimy jakieś tutaj urywki. A, to jest ciekawa już rzecz na sam początek. Michael Jordan był tak bardzo wszechstronnym dunkerem i ja będę sobie tutaj przewijał, że skakał zarówno z jednej nogi, jak i z dwóch nóg. Ciężko u niego stwierdzić. Tak jak u wielu dunkerów możemy stwierdzić, że jakaś technika wyskoku jest dominująca. Na przykład, nie wiem, u LeBrona możemy łatwo powiedzieć, że dominującą techniką u niego jest jedna noga. U Michaela, Jordana, Jacksona i wszystkich Michaelów wiecie o co chodzi. Nie można było stwierdzić tutaj, która technika jest lepsza. Niesamowicie latał z jednej nogi, co pokazuje chociażby ta pompka z konkursu wsadów z jednej nogi, a robił też z dwóch nóg do jajek, głowa nad tablicą. To już jest z drugiej strony to jest pompka z dwóch nóg więc jak widać, miał tak ws wszechstronny wachlarz i nie tylko chodzi o wsady, bo jeśli o wsady to akurat według mnie brakuje mu trochę obrotów. To on nadrabiał to wszystko niesamowitym wręcz stylem. To jest według mnie najwyższy jego skok w historii. Ja wiem, ktoś tam się będzie kłócił, że bez piłki mógłby skoczyć wyżej. Niekoniecznie. Pamiętajcie, że jak się ma duże dłonie i trzyma się coś ciężkiego, to szarpie was też do góry. Wielu koszykarzy w NBA potrafi skakać wyżej z piłką w rękach niż bez piłki. Także to jest najwyższy skok. Jak i Jordana znaleźliśmy coś koło 10 cm. Jedna noga znowu praktycznie z linii z boku trumny, rock the cradle, takie ściągnięcie do lewego bioderka. Mamy. Patrzcie. Wiecie co? Nie jest to skup, wiecie? Nie jest to skup na przykład. Gdzie mi to przewinęło? Bo w dzisiejszych czasach, znaczy w dzisiejszych czasach. Michael Jordan miał obłędnie duże dłonie. Dzięki czemu, on jak złapał tą piłkę, on mógł sobie w powietrzu robić z nią dosłownie co chce. Jeszcze jak wyskoczył, pomachał tą piłką 30 razy, sprawiało to yy, wrażenie takiego hang time'u, którego wcześniej nie widzieliśmy gdzieś yy, w koszykówce. I nawet tutaj wsad, który trzyma w nadgarstku, gdyby trzymał na zagiętym, znaczy trzyma w dłoni, gdyby trzymał to na zagiętym nadgarstku, byłby to w dzisiejszych czasach skup. Wiecie ile lat temu to jest? Wiecie ile to jest lat temu? I nikt wtedy nie trąbił, nie latał, że to jest skup. Pompka, której próżno szukać na konkursach sadów w obecnych czasach, gdzie jest praca nogami, gdzie jest odległość, gdzie jest wysokość, gdzie, no spuście, gdzie on się w ogóle... Wybija często przy tych młynach. Trzyma piłkę tutaj w dłoni, niesamowicie duże dłonie. Legitny, osobisty ze ściągnięciem piłki tutaj do ucha. Zresztą to jest, no to jest firmówka jego, ale takie detale, na które wiele osób nie zwraca uwagi, jak na przykład ta lewa ręka, która jest wyprostowana do tyłu. No ta slywetka cała w locie. No niestety, to jest właśnie styl, drodzy Państwo, i. Nie tylko najlepszym dunkerem jest się wtedy, gdy skacze się najwyżej i robi 360 pod 5 nogami, ale też gdy sprawiamy, że to wygląda po prostu ładnie. W meczu Rock the Cradle, taki windmill powiedzmy ściągnięty, tutaj również, no właśnie, postery jeśli chodzi o Michaela Jordana, to zacznijmy od tego, że on nie ma 20 wzrostu i nie waży 150 kg. A on nie zastanawiał się, po prostu polsterował. Latał z bardzo daleka, miał bardzo ładne tomahawki, chociaż według mnie widziałem oczywiście lepsze, bo według mnie nieco za mało piłkę do tyłu odchylał, żeby to było jeszcze takie, jak ja sobie wymarzyłem. Wiecie, że jak deska do prasowania, ręce ułożone, no ale on bazował przecież w końcu na chwycie piłki. Latał z daleka, nie zastanawiał się, czy jest za blisko, czy za daleko. Rock the Cradle z jednej ręki do dwóch rąk. Taka mini pompka w meczu dwoma rękami, ale jup, z głową nad tablicą. No i znowu klasycznie Tomahawk. No, rozpoznawalny w końcu znak firmowy Michaela Jordana. Lewa ręka. Czy to był szak? Czy to był szak? Tak mi się wydaje. Chociaż, chociaż, zresztą. Sad Wsady szaka nie. Wsady szaka też musimy tutaj ocenić, bo szak był niesamowity też na swoje gabaryty i ludzie nawet nie wiedzą, że on skakał chyba 36 inchów przy swoich gabarytach, więc był niesamowitym wariatem. O! 23 najlepsze wsady, numer 23. No dobra. Najpierw gościa tutaj oczywiście minie, bo to jest klasyk. No i poster. No i poster. Zobaczcie sobie, pomijam mijęcie, minięcie i same tutaj elementy koszykarskie. Ale zobaczcie sobie, jak on tą piłkę kontroluje. On już tutaj ją chwyta w nadgarstek. On jest pewny, że jej nie straci. Poster 22, czekamy, co dalej będzie. Ojojoj, bardzo szybka akcja. I znowu klasycznie bardzo dużo jest takich wsadów, bo Jordan to nie były tylko wsady. Mieliśmy gości w NBA, którzy byli niesamowitymi dunkerami, ale byli bardzo słabymi zawodnikami. W związku z czego. Potem na konkursie na przykład robili niesamowite paki, a w meczach nie pokazywali nic. I na przykład właśnie Jordan czy Vince Carter byli jednocześnie niesamowitymi zawodnikami i niesamowitymi dunkerami. I w związku z czym u nich był ten cały taki komplet, ten cały taki package, jeśli chodzi o wsady. Mamy tutaj właśnie minięcie obrońców, po zwodzie, po wzwodzie, po wszystkim czym się da, po wojewodzie, po zagrodzie, po po wszystkim, ten wsad uwielbiam spudłowany, osobisty pipena i wjeżdża Michael, totalnie niepilnowany, ale widzicie nawet nie musiał tutaj gwoździa wbijać, patrzcie jak on ma sylwetkę w locie, R nogi do tyłu ręka odchylona, czyścio szek i piętami przelatuje obrońcy koło gęby, podanie out of bound, czyli za boiska, no dobra nie udawaj tutaj, że Drexlera oszukałeś, ale spójrzcie sobie, ile oni skakali. Wiecie, często nie widać tego gdzieś tam głową, ale popatrzcie, gdzie stopy będzie miał Michael. Patrzcie. Będzie miał Michael teraz stopy, widzicie, pod klatką piersiową. Obrońców, oczywiście nie skoczył tutaj on nie wiadomo ile 140 cm, bo wszyscy są zgięci, gotowi też do wyskoku. Ale niesamowita lekkość! I on, przy takim skoku, nawet z kroka czy z dwóch, łapie większe zasięgi niż wielu pro-dunkerów. No, nie oszukamy niestety matki natury i nie będziemy mieli tak. Długich i dużych dłoni jak chociażby MJ. Znów minięcie obrońcy i 180 taka ze ściągnięciem do biodra. Widzieliśmy oczywiście yy, te wsady u Blake'a, u Lebrona i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest no sytuacyjny wsad. Nie ma tutaj innej możliwości, ale mimo to z bardzo dużą finezją paka zrobiona. Numer 18. Spójrzmy sobie. Przechwyt kontra i... Ale sęp, kurwa. Ale czasem warto być, Być, wyć. Wyć też warto czasem, jak, jak wilk. Ale warto być czasem z sępem. W ogóle wyobraźcie sobie, że jesteście postawieni w takiej sytuacji. Wszystko się dzieje bardzo szybko. Ja bardzo doceniam wsady meczowe. Bo nie ma czasu tutaj na myślenie jak zrobić crossa, jak minąć obrońcę, tylko trzeba szybko oderwać się od parkietu, szybko zrobić ten yy, wzwód i go po prostu minąć. Zobaczcie, jaki ma krótki czas kontakt z podłożem, pyk, kurwa, niesamowita pompka. Wiecie, często jest u mnie tak, że ja sobie zapominam, jak ktoś dobrym dunkerem był, wiecie, bo ja mam taki mętlik w głowie, że ja oglądając często te wsady, to ja sobie po prostu gdzieś tam... Zapominam kto jak jest dobry, nie? Jordan był w chuj dobry. Jordan był w chuj dobry i właśnie takie pompki mi o tym przypominają. Spójrzcie gdzie się wybił. Ostatnio oceniając konkursy FIBA nawet wspominałem gdzie ktoś się wybija przy jakich wsadach. Spójrzcie skąd leciał Jordan. Z kozła, tyłem i patrzcie jak się kładł jeszcze w powietrzu. Patrzcie jak on kończy ten wsad, jak to wygląda. On leci w takiej pozycji. Teraz tego nie ma, teraz są kołki. Góra, dół, kołki. Kij w dupie, że tak powiem. A tutaj, no niesamowity styl. Mało, zgiął jeszcze kolano. Bardzo króciutko przy ziemi. No i takie wsady chcemy oglądać. I brakuje takiego gościa, który się pojawi gdzieś w końcu na konkursach wsadu, który będzie wyglądał po prostu jak guma. oj. tu się gościowi położył właściwie na barku. Przecież. W pozycji, w jakiej on kończył ten wsad, on mógł zasnąć, on mógł iść spać. Nie dość, że się wybił za trumny. Patrzcie tu. Dobra, bo my jeszcze zaśniemy. Także Jordan sobie tutaj pospał. No ale słuchajcie. Nie no, strasznie poszedł. Uff, strasznie poszedł. Prawe jądro ma zgniecione. Mm. Numer 15. Tylko teraz zrobił postera na dwóch. Znów minięcie oczywiście, bardzo szybki zwód, ale patrzcie jeszcze, jak on się zatrzymał tu w powietrzu. Kontakt z pierwszym obrońcą, zatrzymało go to na chwilę w powietrzu i poster na drugim obrońcu. Pomijam, oczywiście, że dwóch dużo większych gabarytów niż on. Znów Jordan klasycznie, poster jedną ręką, tym razem nie, był koziołek. Był koziołek, bardzo szybko, ale kontakt ciała. Zderzenie z obrońcą, no ale niestety. Jordan jeszcze miał na skok prawa lewa i prawą rękę, w związku z czym mógł jeszcze sobie odchylać to do tyłu i chować się przed obrońcą. Także jeśli chodzi o postery, to prawa lewa. Uuu, tego nie kojarzę. Co prawda, nie tak stylowy jak po pudle tamtym pierwszym Pipena, ale znowu mocniej i znów nieupilnowany i znów. Dobrze zakurwił. Dobrze zakurwił. No, po tym filmiku w końcu znowu troszkę więcej respektu nabiorę do Jordana. I ta sama sytuacja, położony w powietrzu. Ale patrzcie, tu nie ma strachu, tu nie ma zastanowienia się, to trzeba mieć w głowie. Trzeba być takim trochę zjebanym w głowie, albo być bardzo pewnym siebie i swoich umiejętności, swojego wyskoku. Patrzcie skąd. On się tu nawet. Ale speed jumper w dużej prędkości skacze. I ta druga. O Jezu, ale sztywność w drugiej nodze. No, genów nie oszuka my. Obrońca, właśnie o to chodzi, że obrońca się nawet nie spodziewa, że on się podejmie w ogóle skoczenia z tak daleka, a tu już jest za późno, bo goś po prostu leci. Sam na sam z koszem i znów pompeczka, chociaż ta według mnie nie taka dobra jak tamta. To taka, taka półpompka, taka ani nie, nie Rivers Windmill, taka pompka Tamta pompka, która była wcześniej według mnie była dużo, dużo lepsza. Numer 10, czyli top ten Michaela Jordana, niech tak będzie. Okej, okay, pipka... Oj, 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 schował piłkę sobie przed obrońcą, tak, przed obrońcą. Do lewego boczku takie wsady widzieliśmy często. Czy u Wejda, czy u Roza, czy u wielu innych dunkerów, czy u Vince Cartera, No ale to jest niestety głowa. To jest troszkę myślenie, co można zrobić i co powinno się zrobić z piłką. Jeden zwód, drugi zwód. W ogóle, tu gdzie on się wybił, no ja mówię, nikt się nie spodziewał, że on już będzie tutaj podejmował się wsadł, bo to jest to próbujesz gościa bronić i myślisz sobie no będzie chciał skoczyć gdzieś z okolicy obręczy, nie? a tu gość skacze nagle z przerywanej, no to jest chujowo okej okay. przechwyt uhuhuhuhu i teraz tak znawcy kłóćcie się ze mną, był to winmil -win, czy nie był? powiecie, że to był, patrzcie no kurwa no oczywiście, są lepsze windmille. To jest tak jak e, ja wrzuciłem shortsa, jak ja robię windmilla. I wszyscy tam, panie, to to nie był windmill, panie, to to nie był windmill. Był, tylko po prostu chujowo, chujowo zakręcony, nie? No, nie oszukujmy się. Piękny windmill to jest prosta ręka, wyprostowana ta piłka jeszcze dalej. Ale powiedzcie mi, to też jest windmill. Brzydki, bo brzydki. Ale czy wsad całościowo wyglądał brzydko? Patrzcie skąd on się wybił. Patrzcie, jaki był położony w locie. Lewą ręką miał wyprostowaną. Jedyne, co bym mógł się przyczepić, to właśnie ta prawa ręka, że na taka zgięta. No ale w... słuchajcie, trzymał piłkę w dłoni, mógł sobie robić z nią co po prostu chce. Mimo to, wsad jako całość. Kosmos, inne elementy też mają wpływ. Rock the Cradle. Mm, ogólnie bez małymi rączkami możecie zapomnieć y, o skontrolowaniu piłki jeszcze w meczu, jeszcze w biegu. No i słuchajcie, inni to dawali na konkursach. Jordan machał sobie przy tym sadzie kop, kopiąc nogami, robiąc go w meczu. No, no właśnie o to chodzi. Kiedy ostatnio widzieliście Rock the Cradle y, w trakcie meczu? No ja nie pamiętam, czy w ostatnich 10 lat widziałem. Ojoj! Oj, oj. Ojoj, oj, oj, tutaj w ogóle. Bird, tak? Bird? Zapomniał sobie chyba o pilnowaniu Jordana i o tym, co on może zrobić. Co się tak zatrzymało dziwnie? A on tak sobie. Taki kurwa, półruch zrobił w locie, no ale mógł sobie pozwolić. Spójrzmy jeszcze raz. Mecz USA. Oj, Ojoj, oj. ale to Ideolo. Tutaj w końcu odchylił do tyłu, tak jakbym sobie. Życzył. No słuchajcie. Przerywana, cofnięta ręka, gwóźdź. No troszkę za dużo bazował na tych, duży, na tych dużych dłoniach. Według mnie mógł to jeszcze bardziej ciągnąć do tyłu na tym nadgarstku, żeby to jeszcze było tak obszerniej. No ale dzięki temu rozpoznajemy Jordana po niektórych właśnie takich firmowych rzeczach dla niego. Prawa-lewa. Odchodził w prawą stronę, więc jeszcze gdzieś tam się powietrzu, na chwilę zatrzymał, żeby minąć tych obrońców, chociaż obrońcy nawet nie podjęli próby, żeby tutaj walczyć z nim w locie. No bo jak? Nie da się. Przede wszystkim u Jordana nie mogłeś wyczuć, kiedy gość wyskoczy w powietrze, bo mogło to być na osobistym, a mogło to być pod samym koszem. Tak samo jak tutaj. On, gdy skoczył tutaj z jednej nogi, on przebierał nogami w powietrzu. Bok trumny. Patrzcie. Biegnie. Zmienił sobie nogi w powietrzu. Nie leci jak kołek, tylko goś po prostu biegnie. I patrzcie, ile on miał jeszcze hang-time'u, ile jeszcze za kosz przeleciał. No dobra, najlepsze dwa wsady Jordana. Spójrzmy sobie, co tutaj będzie. Oj, oj. oj. Rock the Cradle yy, tak samo, tylko z jednej ręki przełożył do dwóch. Pomijam, że z obrońcą na plecach i pomijam, że wybił się za przerywanej. Chciałbym tak jeden dzień poczuć mieć takie łapy jak Jordan. Jezu, ten wsad to jest w ogóle. To jest, to jest gwałt na trzech osobach jednocześnie. Pomijam to, że gość tutaj tak strollował dwóch obrońców, że to jest niepojęte. I pomijam tu, że na jednym, na jednym, o ile nie najlepszym wtedy, obrońcy w lidze i wingu wspiął się pionowo z właściwie z jednego kroka nad nim. On tutaj po łokieć prawie wsadzał. Patrzcie, to jest łokieć na obręczy. A tutaj patrzcie, 3 czwarte przedramienia, a pod spodem ma wielkiego czarnego kolegę. Dzięki, że byliście ze mną. Yy, za dużo, za, znaczy za długo nie oceniałem takich oczywiście wsadów tutaj. Konkretnych postaci w NBA. Ja powinienem to częściej robić. Muszę znowu. Yy, Nagrać opowieści Dunkera, głowę nad dobręczą, dużo tych pomysłów jest, ale ostatnio trening i praca mnie trochę tak pochłania, że jest troszkę tego mniej, dzięki wielkie, że byliście tutaj, napiszcie w komentarzu kogo kolejne wsady ocenić w podobny sposób, no i napiszcie co myślicie. O Jordanie i pakach Jordana. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Elo, idę gotować jakieś kurwa zgnite ziemniaki na trening, bo musi być moc i pierdolnięcie, bo inaczej nie będę latał tak jak Jondran. Michael Jondran! Tak mówili na niego w podstawówce koledzy, bo on często jak yy, podskakiwał do góry, to kładł Jondra im na twarzy i mówili na niego Michael Jondran. Bo Jondra, nie? Wiecie o co chodzi.